Niespodzianka! Wybierz, co chcesz, kochana. Och, pusto! Kto jest słodzie? Tu też pusto. Nie martw się, wszystko będzie dobrze. Spróbujmy tam. Och, jaki on słodki! Chcę tego szczeniaczka. Jest twój. Twój, trzeba go wykąpać. A może to mój oddech? Chodźmy. Kocham cię. O nie, to paparazzi. Nie róbcie zdjęć, sępy. Jak już, to ten lepszy profil. Pusiu, ale z ciebie słodziak. O nie, zakaz przewożenia psów. Dobrze, że jestem przygotowany. Pożyczę sobie. Chodź, Pusiu. Dzień dobry, ja na samolot. O, ale słodki piesek. Proszę wchodzić, spokojnego lotu. Tak, wszędzie ją ze sobą zabieram. Udało się, Pusiu. Tylko nikomu nie mów. Czysto? Do dzieła. Uważaj! Mogłem wziąć kogoś lepszego. Właś już. Ty, ale tu ładnie. Chodź! Ugh! Chyba bolało. Na szczęście wylądowałem na głowie. To jest to! Będziemy ustawieni na całe życie. Bierz wszystko jak leci. Te kwiatki są śliczne. Co ty robisz? Co? Mięciusie! Szukaj kosztowności. Dobra, sorki szefie. Tu jest więcej złota. Szybko, pakuj co się da. Serio? Wiedza też jest cenna. Widziałeś to? Co to jest? Nie wiem, ale się boję. Przytul mnie. Pryskamy stąd. Zabieraj zad. Co tu się dzieje? Nic ci nie jest, Faficzku? O, rety! Co za bałagan! Co się stało? Och, Faficzku, tu jesteś! Moje maleństwo, nic ci nie jest, tak się bałam. Czemu okno jest otwarte? Ci, ani piśni! Aaaa! 99, 100! Gotowe! Wszystko jest idealnie! O, wróciłaś wreszcie! Uff, jakoś się udało! No leć, Duduś! O nie! Brudne łapki! Nie! Nie mam gdzie uciec! Duduś, nie wolno! No to sobie wyszłam! Spójrz, co on narobił! Przepraszam, Ava. Musi być na to jakiś sposób. A, już wiem. Wystarczy odciąć końcówkę balona i nałożyć go na łapkę pupila. Proszę, kto jest taką grzeczną psinką? Teraz można serwować przytulasy bez obaw, a przy tym wyglądają słodko, co nie? Hej, Faficzku! Kto jest dobrym pieskiem? Pewnie, że ty. Mam dla ciebie coś wyjątkowego. Same najlepszości. Smacznego. Ha? Chyba byłeś głodny. Ua! To znaczy, jak tu wlazłeś? Przestraszyłeś mnie. Dobrze, dam ci więcej. Jeszcze? Proszę bardzo. Wow, Faficzku, chociaż przeżuj jedzonko. Kochanie, jestem gotowa. Na co ja nadepnęłam? Nie kładłam tego tutaj. Czy to zapach kupy? Fuj, obrzydlistwo. Ha? Więcej? Ślad prowadzi tam. Sprawdzę, co tam jest. Ale to cuchnie. Coraz gorzej. Fuu! Muszę się tego pozbyć. Poduczymy Faficzka brudzić. Zaraz. W sumie wygląda nieźle. Dziewczyny pękną z zazdrości. Proszę.
Proszę bardzo, Faficzku, jedz. Potrzebuję więcej pierścionków. Jest cudowny. Tylko musimy pozbyć się tego zapachu. Pora na pieską ucztę. Pimpuś? Gdzie on się podział? Chyba się ukrył. Gdzie jesteś, maluszku? Tutaj go nie ma. Czyżby znowu pod stertą prania? Pewnie bawi się na zewnątrz. Nie. Gdzie ten pimpuś się schował? Czy ja widzę futerkowy trop? Wjedzie wprost do tej szafki. Jesteś tam? Aha! Pimpuś! Wiedziałam! Utknąłeś tam, biedaku? Prawie byś przegapił swoją ulubioną porę dnia. Wsypałam ci też parę smakołyków. Och! O! Ile tu kłaczków! Pimpuś! Twoje włosy są dosłownie wszędzie! Nawet na moim ubraniu! Jak mi to wytłumaczysz? Wracaj, Pimpuś! Trzeba cię porządnie wyczesać! Skąd wziąłeś tyle futerka? Uch. Patrz, ile tego jest! Chyba muszę kupić nową szczotkę! Albo po prostu ulepszę tę! Załóżcie kawałek pończochy na szczotkę. I przebijcie przez nią igiełki. Kiedy już skończycie czesać pupilka, wystarczy zdjąć ją razem z włosami. Jak nowa! Pora na tulaski bez kłaczków. Mój kochany futrzaczek. Jeszcze pociągnę tutaj. Uchwycę wewnętrzne piękno Faficzka. Wybornie! Cześć, kochanie. Uściskaj mamusię, Faficzku. Moje arcydzieło jest gotowe. Kochanie, to twoja najlepsza praca. Powinna wisieć w galerii, prawda, Faficzku? Nie? Wolisz akwarele? Przepraszam, kotku. Strasznie on wybredny. Ups! Widzisz, co narobiłem? A tak się starałem. To smutne. Polataj sobie, mordeczko. Nie martw się. Zawsze możesz coś kupić. Masz rację. W końcu jestem bogaty. O, popatrz tylko. Faficzku, jesteś genialny. Toż to wybitne. Spójrz tylko. Absolutnie wrodzony talent. Zmiana tonu między czernią i bielą. Coś wspaniałego. O! Jest przepiękny. To takie wzruszające. No dobrze, idziemy. Proszę pokazać bilet. Dziękuję, już patrzę. Co tak długo? Muszę przeprowadzić test na psy. Sprawdźmy. Oj, przepraszam. Głodny jestem. Wezmę wszystkie. Umieram z głodu. Co za dziwny facet. Okej, nikt nie patrzy? Byłaś. O, podróżujesz z pieskiem. Urocza kokardka. Jesteśmy przyjaciółmi. No, cześć. Kochana. Mua, mua. Faficzek wygląda wręcz obłędnie. Postawię cię tutaj. Pora na pielęgnację. Potrzebuję jej. O, łaskocze. Miło zrobić sobie manikur. Uwielbiam tę fryzurę. Wyglądam bosko. Najnowszy ciuch z Paryża. Och, wyglądasz przepięknie. Mamusia cię kocha? I znowu się udało. Zasłużyłeś sobie. Sprawdzę, czy się zgadza. Kochana, trochę brakuje. Uwielbiam tę pracę. Ciao. Wychodzimy z salonu.
Lunch? Brzmi cudownie. Fawiczku, kochanie, wróć. Gdzie on jest? Fawiczku? O nie! Fawiczku, wyłaź stamtąd. Zrujnujesz swój look. To obrzydliwe. Dopiero paznokcie sobie zrobiłam. Fuj, chodź tu. Twoje piękne futerko jest całe w śmieciach. Właśnie dlatego zatrudniam opiekunów. Mogłabym to oglądać cały dzień. Ale co Duduś będzie wtedy robił? Co chcesz porobić, mały? O, pewnie chciałbyś się pobawić, co? Patrz, co mam! Łap! Nie? Znudziła ci się ta zabawka? A co powiesz na te? Twoja ulubiona piłeczka! Nie chcesz? Chyba sama zaraz złapie doła. Jedyne, co go rusza, to te smakołyki. Co nie, Duduś? Ale wiem już, co zrobię. Duduś uwielbia przysmaki. Szczególnie w parze z piłeczką. Wytnijcie otwór w piłce, ściśnijcie, a następnie włóżcie tam parę pysznych przekąsek. To go powinno zająć na jakiś czas. Gotowe! Patrz, co tu dla ciebie mam! Łap! Działa! Pewnie poczuł te smakołyki. Będzie miał teraz jakieś zajęcie. Chyba mu się spodobało. Dobrze, pora na zabawę. Przyniesiesz kostkę? Gotów? Aport! Znów to samo. Już to przerabialiśmy. O, wiem. Dzwoniła pani? Dobrze, że pan jest. Proszę mi przynieść tę kość. Uczę Fawiczka aportować. Aport? Widzisz, Fawiczku? Tak to się robi. Mam ją! Świetnie. Proszę oddać Fawiczkowi. Dobry chłopczyk. Też chcesz spróbować? Dobrze. Od początku. Proszę bardzo, słoneczko. Twoja kolej. Do usług. Proszę bardzo. Jak? Daję radę? Staram się jak mogę. Jestem z niego taka dumna. I z pana też. Milutkie. Dziękuję panu. Ale tu pusto. Klientka! Chcemy sobie zrobić manicure i pedicure. Oczywiście, proszę pani. Ale to będzie miłe. I drogie. Gotowy, puszku? Możecie zaczynać. Tylko nie gapcie się na nas, zrozumiano? Ale przyjemnie. Lustereczko, powiedz, przystojniacha. Jestem w niebie. O, tak. Ilu listonoszy obszczekałeś? Nie może się zmarnować. Te paznokcie będą piękne. Pozbądźmy się worków pod oczami. Nie lubisz warzyw? No dobra, więcej dla mnie. Puszku, kochanie, wszystko okej? Wszystko dobrze. Robię mu, znaczy Puszkowi, pazurki. Pomieszane smaki. To nawilży pani skórę. Będzie pani piękna. To znaczy, już jest pani piękna. Której końcówki użyć? Smaczne? O tak, jestem twoim jedynym. Woo! Czuję, jak napięcie znika. Zasłużyłaś sobie. Muszę cię zatrudnić. O la la la. Uwielbiam ciepłe powiewy wiatru. Wyglądamy jak gwiazdy filmowe, puszku. To był mój najlepszy dzień w spa. Podobało się pani? Było wspaniale, dziękuję. Cześć, nadaję na żywo, żeby pokazać tę stylizację. La la la, Fawiczku, jesteś słodki. O, popatrzcie. Najlepszy piesek ever.
Wow, ile lajków! Zaraz, co się dzieje? Mógłbym cię całować bez końca. Jesteś taki puszysty. A, już rozumiem. Wpadłam na pewien pomysł. Wow, to niesamowite. Jesteśmy sławni. A raczej ty, Papiczku. Zawsze chciałem być gwiazdą. Wszyscy cię kochają. Najlepszy pies na świecie. I zgarniamy 10% zysków. Zarabiamy mnóstwo kasy. Dobrze, zaraz wchodzimy. To będzie przyjemny lot. Nie! Karaluchy mają zakaz wstępu. Niech to! I co tu robić? Może spakowałam coś użytecznego? Pewnie, że tak. Na pewno zda egzamin. Potrzebuję tylko bombonierki. Wybaczcie, ale karaluchy są ważniejsze. To będzie wasz tymczasowy dom. Nie martwcie się, niedługo was wypuszczę. Kocham tę piosenkę. Hej, pani na pokład? O, moje ulubione czekoladki. Mogę się poczęstować? Nie, mało mam. No weź, tylko jedną. Nie, 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 nie otwieraj. Nie! Mój karaluch! Wybacz, nie lubię się dzielić. Niech ci będzie, Sknero. Ale niewychowane dziewczę. Takie orzeźwiające. Przystojniak z ciebie. Halo? Kelner? Pies chce zobaczyć menu. Proszę bardzo. Doskonały wybór. Dziękuję. Będzie ci smakowało, kucharz jest świetny. Wyborne łów-łów, panie psie. Mogę? Proszę. Nie chcemy pobrudzić tego futerka. Cudownie. Tak szybko rośnie. Dziękuję. Dobrałem najlepsze składniki. Ser, pomidory, peperoni i ukształtowałem w kość. To się nazywa talent. Smacznego. Bardzo mu smakuje. Jest pan wspaniałym kucharzem. Nie tak szybko. Uszczęśliwił pan moje maleństwo. Droga pani, ja gotuję z miłości. To widać. Jeśli mogę zrobić coś jeszcze, proszę dać znać. A? Tego jeszcze nie było. Cóż, dziękuję. O, puszku, jesteś taki hojny. To zadanie jest trudniejsze niż myślałam. Co tam, kicie? Nie skaczemy na książki, okej? Prania, zostaw moje podręczniki, dobrze? No, niemożliwe. Och, Prania! Słodziaku jeden. Poprzytulamy się później, okej? Idź poleżeć na kocyku. Do później. I zostań tu, dobrze? Mam sobie iść? Dobra! Wreszcie trochę spokoju. Och, już chyba wiem. Ach, co się stało? Prania? Frania? O nie, zostawiłam ją za drzwiami. Frania, gdzie jesteś, mała? O nie! A co, jeśli uciekła z domu? Muszę ją znaleźć. Widziałaś moją kotkę? Dzięki. Cześć, widziałeś może tego kota? Nie. Hej, poznajesz te kicie? Nie, moja jest szara. Dzięki. Tęsknię za tą pieszczoszką. Ona pewnie za mną też. Kochana moja. Ashley? Ciekawe, z czym dzwoni. Halo? Znalazłaś ją? Och, masz moją kicię.
Dzięki, że się nią zajęłaś. Zabieram cię z powrotem. Dziękuję, kochana. Wracamy do domku, co? Na wszelki wypadek możecie użyć gorącego kleju, aby wykonać przewieszkę do obroży. Zapiszcie na niej swój numer i przykryjcie całość gorącym klejem. Przyciśnijcie woskowanym papierem. Jak już wyschnie, obetnijcie niepotrzebne brzegi i voilà! Przewieszka gotowa! Teraz już mi się nie zagubisz. Ciekawe, ile miałaś przygód. Nie będziesz już anonimowa. Kocham cię. Kolejny dzień zarabiania pieniędzy. Teraz przyjemności. Liczenie pieniędzy. Spójrzcie na te złote monety. Najpiękniejszy dźwięk. Włożę to do sejfu. Tylko wpiszę kod. Idealnie. Bądźcie bezpieczne, pieniążki. Jestem taki szczęśliwy. Co to było? Cicho tam. To chyba wszystko. Kolejny produktywny dzień. Co tym razem? Co? Serio? Już jadę. La 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 la. Woo! O tak. Woo! Kocham tę piosenkę. La 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 la. Woo! Mogę tak sprzątać cały dzień. Woo! La 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 la. Co to było? Halo? Może to jakiś duch? Zdawało mi się. Nie, statua ma jechać do zamku. Że co? Nie wierzę. Chyba faktycznie masz drogi gust. Chłopaki pękną ze śmiechu. Dobry piesek. Hej, możesz to posprzątać? Wow! Och, to wszystko, co mam? To raczej nie wystarczy. Muszę znaleźć pracę. Mogę się opiekować psiakami. I tak nie mam większego wyboru. Lepiej od razu się zgłoszę. Ale się denerwuję. Żeby tylko nie gryzł. Dzień dobry. Przyszłam zaopiekować się psem. O, hej, maluszku. Jest całym moim szczęściem. Proszę o niego dbać. O, będziemy się świetnie bawić. Wrócę za godzinę. To twoja zapłata. Dziękuję. A ty bądź grzeczny, potworku mały. Pa, pa. Do później. To co chcesz porobić? Jaki ty jesteś śliczny. Ta fryzura pasuje ci idealnie. Ślicznie. I tak się właśnie tańczy walca. Nawet nie było im dane się pożegnać. Och, no już, już. O, chyba Pancia dzwoni. Hej, kochana, utknęłam w pracy. Wyślesz mi zdjęcie, proszę? Jasne, już wysyłam. Łup! Uśmiech! Możesz się obrócić do kamery? Och, tak nie! Nie wyślę jej czegoś takiego! O, idealna mordka na selfie! Nie ruszaj się! Czekaj! Nie! Niebywałe! Pieski lubią ser, prawda? Już wiem! Tutaj! Widzisz? Jest! Udało się! O, wygląda na przeszczęśliwego! Dobry piesek! A to w nagrodę! Thank you.
dawajcie, chłopaki. I o to chodziło. Czas na zabawę. Witajcie, chłopcy i dziewczęta. To znaczy pieski. Czas na ćwiczenia. Pomocy, mamusiu, ratuj. Powinienem dostać podwyżkę. Coś jeszcze, panie psie? Oczywiście. O, to najlepsza karma. Pozwolę sobie podać danie. Co za aromat. I jeszcze woda źródlana do popicia. Przyleciała tego ranka prosto z Fidżi. Wyjątkowo limitowana edycja. Smacznego. Smakuje mu. Oczywiście, szykujemy się do spania. Pewnego razu był sobie odważny pies zwany Panem Puszkiem. Piękna księżniczka zakochała się w Panu Puszku. I żyli razem długo i szczęśliwie. Też mi się spać zachciało, panie psie. Bogaci, biedni, nieważne ile macie pieniędzy, z czworonogiem jest raźniej. Macie zwierzaki? Pochwalcie się nimi w komentarzach. Wyślijcie ten filmik znajomym i subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić nowych, równie ciekawych odcinków.